Ła, wow, nerfy, nerfy. I co, Polaki, myśleliście, że fajny czołg dostaniecie? A nie dla psa kiełbasa? No ale poczekaj, chcę sobie tutaj tylko popatrzeć. Gdzie z tymi łapami? Nie dla czołgu polskiego dobrego. No ale tu chciałem zobaczyć, jakie ładne ma działko. A zabieraj tą łapę. Myśleliście, że całą fajny dostaniecie? Gozik dostaniecie, i tak kupicie, a przecież wam parametry pogorszymy. No dobra, moi drodzy, poleciałem trochę klasykiem. Klasyk z początków internetów, moi drodzy. Eee... Tylko starsi będą wiedzieć pewnie o co chodzi, może trochę młodsi, ale ci najmłodsi nie. I dobrze, że nie będziecie wiedzieć, bardzo dobrze. Nie mogłem się powstrzymać. Słuchajcie, wnerwiłem się dzisiaj, jak wiecie, na to, że pierwsza bitwa z tej kampanii mi nie poszła, bo zrobiłem tam, yy, co prawda, no swoje tam można powiedzieć częściowo zrobiłem, ale drużyna oczywiście yy, przegrała. O co chodzi, u Domina pojawiła się fantastyczna wiadomość, mianowicie nerw. Dla polskiego czołgu TWZ-5150TP Prototyp. Oj, już nie mogę. Już po prostu nie mogę. Na czym nerw polega? Otóż chwaliłem Wargaming w ostatnim materiale, że zrobili nam czołg co prawda z jakimiś tam wixpotami ma tutaj bardzo słabą płytę, tą główną, tu z boku można przebijać nawet pewnie czołgiem szóstego poziomu bez problemu, bez golda, natomiast czołg charakteryzował się tym, że miał fajne działo, po prostu, no, był on powiedzmy częściowo podobny tym do Defendera, ale miało od niego dużo gorszy pancerz, no chyba każdy to przyzna, ale za to miał lepsze właściwości działa i wszystko wskazywało na to, że kurka wodna fajnie będzie sobie tym pograć. Oczywiście większość nas jest napalona na ten czołg jak szczerbaci na suchary. No bo gramy kurka wodna w tą grę, wydajemy w niej pieniądze, bawimy się dobrze, czasami się złościmy, czasami yy, ogarnia nas euforia radosna. No i tak to jakoś leci. Niestety, moi drodzy, okazuje się, że nie możemy mieć czołgu, który ma jakąś rzecz bardzo specyficzną. Tym razem to działo. Oto pojawiły się takie nerfy. Przypominam, że to jest oczywiście wstępne, bla, 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 może się zmienić, mogą poprawić, mogą znerfić, nieważne. Okazuje się, że działo, które miało się charakteryzować tym, iż będzie celne i dosyć szybko będzie skupiało, mimo tego, że ma duże obrażenia, no to miała być zaleta naszego czołgu, to kurka wodna zostaje znerfione. I tak z 0,36 dostajemy 0,38. A 0,38, ja rozumiem, że to jest więcej niż 0,40, że to jest lepiej. No ale na pewno, kurde, nie jest to jakaś tam specjalna wartość, prawda? Bo jak była różnica 0,4 czy 0,6 między dwoma działami. No, to, to jest odczuwalne wtedy. Wtedy mamy taką świadomość, że gramy fajnym działem i widzimy różnicę. Natomiast, jeżeli jakieś działo będzie miało 0,4, a drugie 0,38, to to się rozmywa. To po prostu nie ma znaczenia. Dalej czas celowania miał być 0,68, będzie 2,80. Przepraszam, no 2,68, a będzie 2,88. I też nam się to wszystko. Rozbywa. Dobrze, że nie zrobili 3-1 albo kurka 3-3, tak jak to kiedyś potrafili robić. No, po prostu masakra. Szybkostrzelność? Nie, nie, nie. Za szybko strzela. Więc było 4-6, zrobimy 4-4 dpm. Spadnie nam poniżej 2000, no bo jak to kurka może być, żeby czołg polski przekroczył 2000 dpm na ósmym poziomie? No nie może tak być. Ale ponieważ jeszcze by było Gorzej, no bo może w ruchu by coś tam Polaki trafiali w tych czołgach, no to zrobimy im zmianę rozrzutu celownika spowodowanego ruchem z 0,21 do 0,23. Przecież i tak nie zauważą, bo to różnica jest niewielka i na pewno kupią. I wiecie co? Rzeczywiście my ten czołg kupimy, no. Cokolwiek tu z nim by nie zrobili, to... No, i tak kupimy, kurde. No, kupimy ten czołg. Nie ma się co czarować. Następna rzecz: zmieniono rozrzut celownika spowodowany ruchem z prędkością maksymalną z 7,38 do 8. Żebyś czasem nie trafił podczas jazdy tym czołgiem. Ja oczywiście dramatyzuję w tym momencie, wyolbrzymiam. Natomiast słuchajcie, no, kroczek po kroczku i dostaniemy czołg, który będzie z zewnątrz wyglądał podobnie do defendera. Będzie miał taką samą siłę ognia jak Defender, ale za to pancerz będzie bez porównania słabszy. No kurka, gdzie płyta dolna tej naszej premki, a płyta dolna Defendera? No, Defender tutaj też nie ma żadnych weak spotów jakichś na tej głównej płycie. To samo garnek. No kurczę! Totalnie dzień mi się spieprzył. Chyba jak to grubasy, no nie, no nie tylko grubasy. Podobno dziewczyny też tak mają, że potrafią się obejrzeć i chyba zaraz wystartuję do biedronki i nawpieprzam się, nafutruję się jak świniak, jak wieprz z tego wszystkiego. Tak się wnerwiłem, no. No, miał być czołg z jakąś fajną cechą. Fajna cecha, czyli, kurczę, mamy dobre działo. Jedyne w swoim rodzaju w grze działo w ciężkim czołgu, które potrafi dobrze kopytnąć i przy okazji szybko, w miarę oczywiście, no nie, też nie przesadzajmy, że jakieś to tam błyskawiczne było to skupianie, ale potrafi zauważalnie szybciej od konkurencji skupić i wystrzelić. No i dupa, nie wiem, może i 3 był tłuczony przez ten czołg, i dlatego. Nie wiadomo, no testują. Wiadomo, kto testuje. Testują prawdopodobnie Rosjanie, więc. Lipa i dupa jednocześnie. Oh. Kurka wodna no. No niestety, moi drodzy. Jeszcze jedna taka zmiana i dostaniemy dokładnie kopiuj wklej działo Defendera, które nie twierdzę, żeby tutaj nie było żadnego płaczu pod filmem. Nie twierdzę, że to działo jest złe. Natomiast nasze miało być inne, miało być lepsze. Nie nie chciałem, żeby polski czołg był drugim defenderem, absolutnie. Zresztą jak tylko każdy z was zobaczył ten pancerz, to już zdawał sobie sprawę, że to nie jest defender na pewno, bo podjedzie czołg szóstego poziomu i bezczelnie tutaj bez golda będzie się wam wbijał. I to samo jak skontujecie się, to tutaj w te miejsca będzie się wbijał, no. Dobra, to tyle. Wnerwiłem się, ciśnienie mi skoczyło. Idę kurka obalić butelkę, mogu mogu. Żegnam się z wami do usłyszenia